Szanowni Państwo, to ja za chwilę się prawdopodobnie pojawię w kadrze. Jeszcze jestem w Bieszczadach i postanowiłem zrobić jeszcze jedną taką nieco bardziej alternatywną wersję odcinka bieszczadzkiego. Niosę właśnie ze sobą MBT, czyli muzyczny niezbędnik turystyczny, o którym już chyba Państwo wiedzą z poprzedniego odcinka lub odcinków. Ja nie wiem w ogóle, jak to wszystko. W każdym razie teraz nawet nie wiem, który jest odcinek. Prawdopodobnie 20 albo 21, to w napisie jakby, bo ja wiele rzeczy tutaj jest takich niezaplanowanych. Ja sobie teraz, Szanowni Państwo, tutaj będę rozkładał. W międzyczasie zrobiłem taki kadr, że można sobie oglądać tutaj kawałek właśnie bieszczadzkiego terenu, bo pięknie, to mi się bardzo podoba to wzniesienie. Jest takie to wzniesienie, prawda? I są drzewa i to bardzo ładnie wygląda. Moim zdaniem film tego nie odda, ale właśnie na takim tle ja dzisiaj chciałem jeszcze zrobić jedną prezentację tych instrumentów, o których Państwo słuchali w poprzedniej części lub częściach. Nie wiem, jak to wszystko. To jest wszystko bardzo trudne. Ja sobie tutaj teraz zrobię znowu stanowisko. Dobra, to ja się dalej będę rozkładał, a Państwa może zapraszam po prostu do zobaczenia tradycyjnej już wszystko grającej czołówki. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja jeszcze, mimo że już czołówka się skończyła, jeszcze nie zdążyłem się rozłożyć, także jeszcze chwilkę poproszę, a to w międzyczasie dla zajęcia czasu, kolega tutaj będzie prezentował jeszcze różne figury. Myślałem, że to będą bardziej skomplikowane rzeczy, ale okazuje się, że on po prostu kroczy. Chodzi, kroczy, także ja jeszcze rozkładam instrumenty. Dobrze, prawie już mi się udało, jeszcze chwilka. To będzie tu, a tu będzie miała takie te. I to tutaj i będzie ok. Dobra. To co? To ja może chyba przybliżę już kadr. Szanowni Państwo, no kadr już się troszeczkę jakby zbliżył, także ja teraz już spróbuję wrócić do tematu tego odcinka, czyli do tych instrumentów, które Państwo już poznali w poprzednim odcinku lub dwóch odcinkach. Nie wiem, jak to się wszystko potoczyło teraz, bo Szanowni Państwo, to się dzieje, rzeczy się dzieją w sposób nieprzewidziany. Coś, co miało być potem, jest wcześniej. Coś, co miało być wcześniej, jest jeszcze później. I dużo jest takich rzeczy właśnie totalnie nie. Zatem, Szanowni Państwo, o tym instrumencie już dużo wiadomo. Kolega Jacek o tym instrumencie opowiadał. Ja odsyłam do odcinka poprzedniego lub odcinków dwóch. Natomiast wersja alternatywna, ponoć jest to też instrument zwany logdramem. Jest to taki instrument, który bardzo mocno nawiązuje swoją konstrukcją do instrumentu, który się nazywa tank drum, który prezentowałem jakiś czas temu. Tyle, że tank drum jest wykonany ze starej turystycznej butli gazowej, a logdram jest wykonany z drewna, ale też mamy tutaj takie języki wycięte. I te języki powodują, że kiedy w nie uderzamy, pojawiają się dźwięki. Instrument też bardzo intuicyjny, bo w skali pentatonicznej, nie będę teraz tłumaczył dokładnie, co to znaczy skala pentatoniczna dla tych, którzy nie wiedzą, powiem tylko tyle, że właściwie cokolwiek byśmy nie zagrali, to będzie to miało jakiś sens, będzie to dość przyjemnie brzmiało. I właściwie nie umiejąc grać na instrumentach, można tutaj już taki instrument sobie używać, relaksować się przy nim, podobnie jak przy tank dramie. No i oczywiście te dwa instrumenty dęte, właściwie trzy, które pojawiły się też wcześniej. Fujara sałaśnikowa. Fujara sałaśnikowa i piszczałka wielkopostna.
pojawiły się już w odcinku Święto Lasu. Ja za chwilkę pokażę je z bliska, ponieważ bardzo ładnie wyglądają. Ta fujara sałaśnikowa, taka wersja dość prosta, bez zdobień. Piszczałka wielkopostna, wersja podhalańska z pięknymi zdobieniami, no i też dość pięknie brzmiąca. No i jeszcze taka fujarka pasterska, tak zwana sześciotworówka, czyli instrument, który ma zwykłą skalę durową. Lekko nie stroi i właśnie w tym przypadku absolutnie jest to urok tego instrumentu. I tu właśnie, szanowni państwo, następuje ta zmiana turnusu, bo to tak jest, że jesteśmy sobie na wakacjach, jest ciepło, jest słońce, jest pogoda. Wszystko się pięknie składa i nagle okazuje się, że właśnie jest zmiana turnusu, trzeba już wrócić do domu, a jeszcze dodatkowo często jest tak, że z powrotem do domu wiąże się załamanie pogody. Wyjeżdżamy ze słonecznego miejsca, przyjeżdżamy i jest ulewa. No ja właśnie to przeżywam i ten odcinek kończę już z Katowic. Trzymam ze sobą logdram. Aha, bo właśnie, ten odcinek trochę był też po to, żeby uspokoić państwa, którzy czuli się nieco zaniepokojeni nazwami instrumentów wymienianych przez koleżankę i kolegów w poprzednich dwóch odcinkach. Kto nie widział, to oczywiście serdecznie zapraszam, żeby sobie odcinek 19 i 20 bieszczadzki zobaczyć. A ten odcinek bieszczadzko-śląski, już katowicki, chciałbym też poświęcić utworowi, w którym głównym bohaterem będzie właśnie logdram, i ponieważ ta pogoda trochę się zepsuła, to chciałbym na zakończenie odcinka zaproponować taki utwór o nieco wakacyjnym charakterze. Dawno nie było wizuala, więc dzisiaj właśnie utwór z wizualem, a do wizuala posłużyło zdjęcie logdrama, przetworzone i przerobione w taką właśnie kalejdoskopową mozaikę. To ja życzę państwu jednak trochę lepszej pogody, liczę na jeszcze słońce w te wakacje i zapraszam państwa teraz do wysłuchania utworu pod tytułem Talam. Adhvita Vaadhaivi Idhna Idhna